To już nie tylko opowieści naukowców, to już fakty. Nasz klimat się zmienia, topnieją lodowce, zmieniają się pory roku. W naszym kraju nie ma zimy, są za to wyjątkowe upały latem. To wszystko wpłynie na życie, nasze, naszych dzieci i wnuków. I trzeba je przygotować na te zmiany, a przede wszystkim nauczyć, jak je spowolnić i jak dbać o środowisko. Dlatego tegoroczne ferie zimowe w Bramie Poznania będą inne niż wszystkie. Zamiast typowych zabaw, Brama proponuje dzieciom warsztaty klimatyczne. W tym roku w Bramie Poznania stawiamy na hasło we wszystkich naszych działaniach dziedzictwo dla klimatu. Chcemy się włączyć w taki nurt edukacji ekologicznej i nasze ferie również są pod tym hasłem organizowane. Mamy dwie oferty. Jedną dla dzieci, które indywidualnie do nas przychodzą i dla grup zorganizowanych, czyli półkolonijnych. Ta propozycja dla dzieci, które przychodzą do nas same, to jest oferta właściwie czterech różnych warsztatów. Można przyjść na cały cykl, można przyjść na pojedyncze zajęcia i one są, mają takie tajemnicze hasła tytułowe, czyli zapakowani, zwierzyniec w koronach drzew i ostatnie to ciepło coraz cieplej. Każdy z tych warsztatów jest związany w jakiś sposób z edukacją ekologiczną. Mówimy o plastiku, o tym, jak można zmniejszyć jego użytkowanie na co dzień. Mówimy o tym, jak przyroda w mieście, drzewa w mieście, zieleń w mieście poprawia komfort życia i jakości życia, oddychania w naszych miastach. Będziemy mówić o bioróżnorodności w przyrodzie i na koniec o lodowcach. O lodowcach i o tym, jak topnienie lodowców, jaki wpływ ma na nasze życie, na przykład w Poznaniu. To jest oferta dla tych indywidualnych uczestników, a dla grup półkolonijnych przygotowaliśmy zajęcia z nurtem rzeki i tutaj oczywiście opieramy się o cybinę, która płynie od tysiąca lat tutaj blisko nas i chcemy opowiedzieć o tym, jak ważne jest, żeby rzeki były w swoich naturalnych korytach, jaki wpływ mają na życie ludzi w mieście, ale nie tylko ludzi, przede wszystkim zwierząt i jak możemy o nią dbać. Zapisy na zajęcia jeszcze trwają. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Bramy Poznania.